Halo, halo. Witam Was ciepło i serdecznie. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach, a to jest podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. I jak w czwartek będziemy dzisiaj rozmawiać o zupełnie innym temacie, o innym temacie, ale też niezwykle ważnym, czyli o temacie książek. Czyli daj znać w komentarzu, skąd jesteś i czy temat książek jest dla Ciebie też tak samo ważny jak dla mnie. Dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli jesteś na żywo, jeżeli jesteś, oglądasz później powtórkę, to też w komentarzu czy w wiadomości do mnie na Instagramie anna.sośnierz, to też będzie mi bardzo miło. Na dzisiaj przygotowałam Wam książkę Plemię Mentorów. Jest to książka Timothy Ferris ją napisał. Bardzo dobra książka. Nie jest to jakaś super świeża książka, właściwie ona ma chyba 6 lat. Zaraz sobie sprawdzę, kiedy dokładnie ona została wydana. 2018, czyli 4 lata. Dobra, powiem Wam od początku. Czyli ja się zajmuję tym, że odchudzam zapracowane kobiety, prowadzę właśnie podcast Fitness dla zapracowanych kobiet i tym się właśnie teraz zajmujemy. Natomiast jestem też ekstremalnie wielką fanką czytania i bardzo mi czytanie w życiu pomaga. Zrobiłam ostatnio vloga, możecie go znaleźć na moim YouTubie, czyli Anna Sośnierz Trenerka i tam bardzo dużo mówię Wam o książkach, ale też o tym, jak one mi pomogły i dlaczego czytam często też takie kontrowersyjne książki. Więc jeden podcast w tygodniu, a jest ich 5, od poniedziałku do piątku o godzinie 11, jest właśnie jest o książkach. Tak. Więc to tyle z książkami i jak zawsze warto jest dać znać w komentarzu, jaka jest Twoja ulubiona książka i co uważasz, że powinnam przeczytać. I w zeszłym tygodniu opowiadałam Wam o książkach Jordana B. Petersona i po tym, co się nie działo. Pisaliście do mnie, dużo osób do mnie pisało odnośnie tego, że ty stara, jak ty możesz po prostu polecać książki Petersona? Oczywiście, że mogę, bo przeczytałam, cenię go bardzo, jego właśnie wrażliwość, wiedzę, doświadczenie i dlatego też te książki czytam i polecam. I tu Wam od razu powiem, że bardzo duża część osób robi coś takiego, że zamyka się tylko i wyłącznie na jakby jeden sposób myślenia i jeden sposób czytania czy jakichś tak konkretnych rzeczy. I coś, co się nazywa confirmation bias, czyli szukamy sobie takich rzeczy, które potwierdzają już to, co my wiemy. Nie, więc jak czytamy kolejną książkę o diecie, to czytamy je w podobnych tematach, nie? Jak na przykład takie światopoglądowe, historyczne, no to po prostu o jednych konkretnych tematach sobie czytamy, nie? I jak tak robimy, jakby tak wynika z badań, że większość osób tak funkcjonuje. Ale gdy my chcemy poznać dużo szerzej właśnie rzeczywistość i otworzyć swoje horyzonty, to warto jest nieraz też spróbować czegoś innego. Ja tak Wam powiem, że z książkami Petersona miałam duży problem na początku i naprawdę lata i dużo osób mi o nich mówiło. Ja kiedyś obejrzałam jego jakieś wideo, czy ktoś mi powiedział, że on jest właśnie jakiś homofobiczny, że osoby LGBT on strasznie nie wspiera, czy w ogóle jakoś hejtuje, nie? I nie robiłam jakiegoś researchu, tylko uwierzyłam, nie? Natomiast jak zaczęłam, kolejna mądra osoba, którą ja cenię, mi powiedziała, słuchaj Ania, poczytaj tą książkę, zobaczysz, że jest inaczej. Poczytałam i zagłębiłam się w temat i wiem, że to jest nieprawda, że on taką osobą nie jest. Jest on nazwany oczywiście początkiem jakby nowej prawicy, jak najbardziej tak, natomiast bardzo pomaga mi w życiu. To już zamykając temat ostatniej recenzji z zeszłego tygodnia, czyli recenzji książek Petersona. Można sobie je wcześniej znaleźć i one znajdziecie je właśnie na Spotify, Apple Podcast i na YouTubie. W każdym razie, dzisiaj do rzeczy. Timothy Ferris jest to autor, którego bardzo lubię. Przeczytałam jego kilka książek, jak 4-godzinny czas pracy, 4-godzinne ciało, 4-godzinny szef. Właśnie gdzieś ją odszukam, bo chyba, że ją komuś pożyczyłam znowu. Tej 4-godzinny szef nie przeczytałam. W każdym razie, teraz jestem na etapie drugi raz czytania książki Plemię Mentorów i ta książka jest świetna, jeżeli chodzi o sposób, w jaki ja teraz czytam. Ja mam za zadanie w 75 Hard czytać 10 stron książki dziennie. I książka właśnie ta jest odpowiedzią właściwie na, powiedzmy tam, 7 najbardziej popularnych pytań, o których Tim rozmawiał ze swoimi gośćmi w swoim podcaście. I on zrobił tak, że osoby właśnie, których on uważa za mentorów, którzy mają jakieś potężne osiągnięcia w danej dziedzinie,
to zadał im pytanie, wysłał im e-mail i większość, jakby podobno duża część osób w ogóle nie odpowiedziała, niektórzy odpowiedzieli na jedno pytanie, czy nawet wysłali list, w którym ślicznie odmawiają, nie? I tutaj to można właśnie znaleźć. Jest to na przykład miejsce, w którym znajdziemy bardzo dużo cytacików, nie? I tutaj, ale to jest odwrócone, to wam przeczytam. Jeden z cytatów, który mi się bardzo podobał, tak bardzo mi się spodobał, że aż go napisałam na tablicy. Czyli teoretycznie nie ma różnicy między teorią i praktyką. W praktyce jest. Powiem jeszcze raz. Teoretycznie nie ma różnicy między teorią i praktyką. W praktyce jest. Konkret. Więc jest to książka, w której jest bardzo duża ilość bohaterów. Czyli mamy tutaj właśnie odpowiedź na 11 pytań, a osób, które odpowiadają, jest kilkadziesiąt. I to jest bardzo dobra książka, jak chcemy właśnie przeczytać kilka fajnych rad od osób, z którymi właściwie nie mamy za bardzo kontaktu. Czyli od takich osób jak Maria Szarapowa, jak Noah Yuval Harari, jak właśnie Peterson, jak takie osoby, których książki się czyta, czy których kanały się ogląda, czy o których nawet nie mamy, z którymi nie mamy za bardzo kontaktu, bo są na przykład prezesami firm, czy tego typu osobami. Więc jest tu w tej książce bardzo szeroko pokazane i opowiedziane, jak można popatrzeć na świat, na swoje życie w dużo szerszej perspektywie. Jest to świetna książka. Przeczytam wam kilka właśnie z rzeczy, które przygotowałam wam na dzisiaj. I przede wszystkim przeczytam wam ostatnie. Cierpliwość w skali makro, szybkość w skali mikro, a to jest Gary V, ale to nie o to mi chodziło. O, i taka rzecz, nie? I później się po prostu siedzi, jak ja to czytam przed pójściem spać, to później w nocy naprawdę fajne mam przemyślenia i ładnie mi się to wszystko w głowie układa. W każdym razie, działanie nie zawsze przynosi szczęście, ale nie ma szczęścia bez działania. Działanie nie zawsze przynosi szczęście, ale nie ma szczęścia bez działania. Co wam jeszcze o tej książce mogę powiedzieć? Jest ona dla mnie taką fajną świeżością. Skompensowane, jakby takie zebrane naprawdę w taki świetny przecier myśli osób właściwie, które sporo osiągnęły w życiu. Myślę, że najczęściej mamy problem właśnie z tym, żeby zrobić, w jakiś sposób się zmienić, cześć, żeby w jakiś sposób osiągnąć inne rzeczy, które chcemy osiągać, a których jeszcze nie osiągnęliśmy i nie znamy tego. I największy problem mamy właśnie z tym, że nie chcemy, bardzo mocno nie chcemy zacząć przyznać się, że czegoś nie umiemy, czy zacząć czegoś od początku. Ale w momencie, gdy przeczyta się pytania, ja wam przeczytam kilka tych pytań, bo to jest naprawdę świetnie, świetnie zadane pytania to są. Gdy na przykład dostajesz, jakby czytasz sobie o tym, jaka jest najważniejsza porażka w twoim życiu i co się z tej porażki nauczyłaś, nie? I wtedy to się układa w głowie, nie? I ty patrzysz, że przecież ja miałam w cholerę porażek w międzyczasie. I tutaj też był jeden taki cytat odnośnie porażki, że porażka nie jest zakończeniem, porażka jest jakby jedną częścią po drodze do tego sukcesu, żeby coś osiągnąć. I ja właśnie bardzo często widzę wśród osób, które chcą się odchudzać, no bo ja się tym zajmuję, że w momencie, gdy na przykład nie ma jakiegoś efektu, że robi się wszystko, co trzeba, ale na przykład nie spada w dany tydzień waga, nie? I wtedy od razu już są złe myśli, już nie, ja robię coś niedobrze, ja w ogóle powinnam się poddać, po cholerę mi to, nie? I jeżeli ja wtedy nie porozmawiam z moją klientką i nie powiem jej, że popatrz, w tym momencie należy skupić się na innych rzeczach, nie na wadze, sprawdź sobie obwody, sprawdź sobie zdjęcia sprzed miesiąca i teraz, sprawdź sobie na przykład konsekwencję, jaką masz, czyli popatrz sobie, że kiedyś miałaś, w ogóle nie trenowałaś, a teraz jesteś w stanie i robisz konsekwentnie 3 treningi w tygodniu, nie? Sprawdź sobie, przerzuć swoją uwagę na inną rzecz i tłumaczę im, że popatrz, to wygląda tak, że nie jesteś w stanie, to nie jest naturalne dla ciebie i dla naszego organizmu, żeby konsekwentnie stale tracić wagę, bo tkanka tłuszczowa wiąże się z bezpieczeństwem twojego organizmu, więc jak masz tą energię zmagazynowaną w tkance tłuszczowej, to od razu to zmienia zupełnie postać rzeczy
I organizm chce, żebyś ty była bezpieczna, więc on ci nie pozwoli, żebyś od razu zrzuciła tą tkankę tłuszczową. I wtedy po prostu kilka takich małych rzeczy i człowiek sobie to jest w stanie w głowie poukładać i później też dalej robić te rzeczy, które są trudne, a które przynoszą mu super efekty, nie? Więc to jest naprawdę niesamowita sprawa, nie? Jak takie posiadanie takiego mentora blisko siebie, czy mentorki, czy właśnie nawet uczenie się od takich ludzi i mądrą książkę, nie? Posiadanie mądrej książki i też przeczytanie jej i później wdrażanie tej rzeczy w życiu. I przeczytam wam właśnie kilka z takich pytań, które właśnie Tim zadaje w tej książce, bo to jest naprawdę mind-blowing, nie? Rozwala głowę. Więc jaką książkę albo książki najczęściej dajesz w prezencie innym ludziom i dlaczego? Ewentualnie wskaź do 3 książek, które wywarły największy wpływ na twoje życie, nie? I to jest konkret. To jest fajne, nie? Bo czytając właśnie mądre, dobre książki, to jesteśmy się w stanie naprawdę dużo nauczyć. Kolejna rzecz. W jaki sposób porażka, choćby pozorna, ułatwia ci późniejsze odniesienie sukcesu, czy masz jakąś swoją ulubioną wpadkę? I później czytamy o tym, nie, że osoba, która teraz ma, powiedzmy, swoją restaurację, która jest najbardziej znaną restauracją w mieście, robiącą takie a takie jedzenie, to jest osoba, która 5 wcześniejszych restauracji musiała zamknąć, bo nie były one lukratywne, nie zarabiała z tego, nie? I wiecie, i krok po kroku takich rzeczy, w międzyczasie napisała książkę, poukładała sobie to wszystko i z inną energią zaczęła już tą 6. restaurację, która teraz jest sukcesem, nie? To jest po prostu konkret. Fantastycznie tutaj właśnie w tej książce jest to opisane. Później, gdybyś miał do dyspozycji gigantyczny billboard ustawiony w dowolnym miejscu, co byłoby na nim napisane i dlaczego? Czy są jakieś cytaty, o których często myślisz albo którymi się kierujesz w życiu, nie? I to jest świetne. Moim ulubieńcem był Steven Pressfield, czyli taki pisarz, którego bardzo lubię za kilka książek. I Pressfield powiedział, że nie. On uważa, że billboardy są po prostu brzydkie, zaśmiecają nam świat i po prostu nic by nie napisał, w ogóle by zlikwidował wszystkie billboardy, nie? Benz. Mega fajne, mega konkret. Tutaj kilka z takich fajnych rzeczy. O, ostatni cytat, bo ja wam tutaj po prostu będę mistrzynią cytatów, nie? I wam będę rzucać cytat za cytatem. Cytatem to tylko powiem właśnie jeden. Życie nie pyta, czego chcemy, podsuwa nam tylko różne możliwości. Powiem jeszcze raz ładnie, poprawnie. Życie nie pyta, czego chcemy, podsuwa nam tylko różne możliwości, nie? Super. Powiem wam jeszcze tylko, bo nie ma sensu za dużo jeszcze o tej książce mówić. To jest książka po prostu, którą warto jest przeczytać, nie? Jakbyście miała mnie zapytać, czy polecam tą książkę. Tak, ja ją czytam kolejny raz, nie? Naprawdę warto. I kolejny raz ja na przykład coś innego wyciągam, nie? Tutaj na przykład fajnych jakichś kilka sytuacji i rzeczy od na przykład informatyka, który stworzył kryptowalutę Ethereum, nie? Która też jest dla mnie bardzo interesującą rzeczą. Czy bo po prostu się na tym nie znał, na takich bardzo zawiłych tematach, nie? Matematycznych. Niesamowita sprawa, jak chociaż odrobinkę można popatrzeć na sposób myślenia danej osoby. Świetna sprawa. Kolejna z pytań to jest, jaka była jedna z najlepszych albo najbardziej wartościowych inwestycji w twoim życiu? Super. Jakie nowe przekonanie, zachowanie albo zwyczaj najlepiej wpłynęły na twoje życie w ciągu ostatnich 5 lat? Konkret, co? Jakie rady dotyczące wchodzenia w realny świat udzieliłbyś inteligentnemu, pełnemu zapału studentowi? Nice, nie? Pomimo tego, że mam 40 lat, to prawie, tam za 3 lata, to i tak bardzo, bardzo to pytanie mi pomaga, jest dla mnie ważne. Z jakimi złymi zaleceniami spotykasz się w swoim zawodzie albo obszarze kompetencji? Wow, nie? Super sprawa. Co nauczyłeś się skuteczniej odrzucać w ciągu ostatnich 5 lat? I tutaj o tym, jak ważne jest, żeby umieć też odmawiać, nie? Piękna sprawa. Co robisz, kiedy czujesz się przytłoczony albo brakuje ci koncentracji? I na to pytanie najwięcej osób odpowiada, medytuję i idę na spacer, nie? Rewelacja. Więc ostatni raz chcę wam powiedzieć, że książka Tima Ferrisa, Plemię Mentorów, jest bardzo dobrą książką, którą uważam, że warto jest przeczytać. A dlaczego to właśnie mówiłam wam o tym przez te 15 minut? Więc, moja droga załogo,
jak zawsze, to był podcast 164, numer 164, recenzja książki Plemię Mentorów Tima Ferrisa z serii Się Czyta. I jeżeli to jest temat, który Ciebie też ciekawi, czy książka, którą czytałaś, czy masz jakieś zdanie odnośnie tego, to warto jest skomentować ten podcast. Jeżeli chcesz zacząć rozmowę, czy przeczytać tą książkę, to daj znać po przeczytaniu, czy podeślij bliskiej Ci osobie właśnie ten podcast i będziecie mogły po prostu przeczytać sobie tę książkę na spokojnie i dać mi znać później po przeczytaniu. Więc to tyle na dzisiaj. Jeszcze raz, to był podcast Fitness dla zapracowanych kobiet i jak zawsze będzie mi miło, jeżeli skomentujesz, zalajkujesz, udostępnisz i zostaniesz tutaj na dłużej, obserwując mój profil. To tyle. Wszystkiego dobrego. Dzięki za dzisiaj. Cześć, moja droga załogo.